Kochane ziomeczki, witajcie na kanale rockday.pl. Kolejny interwał, kolejny puzzle w układance muzycznej. Wróć. Tercja mała. Tercja mała. Zacznijmy od przypomnienia pierwszych interwałów, jakie były. Sekunda wielka. Tak brzmiała. Sekunda mała, sekunda wielka. Tercja mała. Wracając do tego, co faktycznie mówimy, dam sobie czysty kanał, albo przynajmniej lekko przerwany. Tak, tercja mała należy do interwałów, do konsonansów niedoskonałych. To znaczy, że tak już prawie zaczyna coś brzmieć, ale generalnie tak nie fałszuje, tak jak na przykład sekunda wielka. Dobra. Tercja mała, czyli po prostu na przykład próg piąty i ósmy. Pamiętacie na pewno pentatonikę molową, którą pokazywałem. Ona się zaczynała od progu piątego. 5, 8, 5, 7. Tutaj to jest puzzle, który był jako pierwsza odległość między dwoma pierwszymi stopniami pentatoniki, między pierwszym i drugim stopniem pentatoniki, między progiem piątym a ósmym. Albo tam zupełnego klina damy. Chodź tu. Czyli tak, melodycznie słychać było melodia, grany pierwszy dźwięk, drugi dźwięk tego interwału. Teraz harmonicznie, on brzmi harmonicznie, czyli równocześnie znajdujemy oba te dźwięki, żebyśmy usłyszeli na ucho, żeby ucho usłyszało oba równocześnie. Nie brzmi źle. Grany teraz tak z tyłka nie stanowi jakiegoś, powiedzmy, super waloru, bo to na razie tylko ćwiczenie. Czyli teraz wracając do tych ćwiczeń, po prostu ogrywamy te dźwięki, tak jak mówię, poprzednie pokazywałem. Po prostu w poprzek gryfu wzdłuż i poprzek kątnej. W poprzek gryfu po prostu pierwszy, czwarty próg. Zadanie wasze jest przećwiczyć ten interwał. Pierwsza rzecz, to tymi trzema sposobami. Druga sprawa, znaleźć utwór, który się zaczyna od tego interwału. Ja akurat mam utwór, który na pewno sporo osób zna.
i lubi i ceni i po prostu i na pewno lubi. Uwaga, kto zgadnie ten utwór. The Kids Aren't Alright. Fajny utwór. Jeden z lepszych Offspringa, który w ogóle też usłyszałem, jak byłem dzieciakiem i do dzisiaj go kocham. Pierwszy interwał, od którego się zaczyna utwór, właśnie jest tercja mała, drugi sekunda wielka, o której też mówiliśmy. Już się zaczyna się robić pieprzenie. No i wasze zadanie jest też poszukanie utworów, które się tak zaczynają. No, najlepiej to w zasadzie łapać na tabach, ale byłoby fajnie, gdyby to wyłapać na ucho. Kolejna sprawa, którą bym tutaj bardzo chętnie poruszył, jest to, żeby spróbować zacząć coś poimprowizowywać już w interwałach. Tak jak pokazywałem w sekundzie wielkiej, grałem ten motyw. Motyw. Nie wiem, chyba źle go teraz zagrałem. Tu mamy sekundę, tercję małą. Coś się zaczyna z wymyślaniem utworów, zaczyna się dziać. No tutaj akurat nie trzymałem się żadnej skali. Byleby chodziło, żeby złapać ten interwał. Tłumienie tutaj ręką, tłumienie nadgarstkiem jest fajne, bardzo przydatne w tym, bo możemy nadawać odpowiedni rytm. Używając pozostałych interwałów, oczywiście nie wszystkich tutaj użyłem, można zacząć tworzyć, wymyślać utwory. Ale użyłem tutaj już te, które poznaliście, czyli tercję małą i sekundę wielką. Sekundy małej akurat nie używałem w tym momencie. Ona natomiast była, jak tutaj się przesuwałem, sekundę o sekundę małą. Na przykład ten układ o jeden próg. Ale to nie do końca, bo on akurat nie współbrzmi w danym momencie, prawda? Po prostu ja go gram tu, przesuwam się o pół ton w dół, ale on
akurat nie gra tu istotnej roli. Rolę natomiast by odgrywa, jeśli chodzi o samą tonację. W każdym razie, dobra, czekam na wpisanie tych utworów, czekam na komentarze, czekam na zasubskrybowanie i na to, że wszystko to będzie przećwiczone. Także dzięki za uwagę, do zobaczyska.